Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki. Zapraszam Was na czytanie ogólne na miesiąc grudzień bieżącego 2019 roku. Dzisiaj zrobimy sobie czytanko przy pomocy tych oto talii kart Tarota. Talia główna, Arcanum Tarot. Tak wygląda opakowanie. Bardzo piękna taka romantyczna talia. Dopowiadać będę mniejszą wersją Tarot Rider White. O. Tak wygląda. I teraz przesłania aniołów na sam koniec. I myśl klucze anielskie, podsumowując nasze czytanie. O. Więc tak wyglądają talie, z których dzisiaj będę korzystać. Przypomnę, kochani, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, zachęcam do obejrzenia sobie filmów z innymi znakami zodiaku, odpowiadającymi Waszemu znakowi ascendentalnemu, księżycowemu bądź Wenus. A tymczasem przechodzimy już do czytania. Karty, jak wiecie, mam potasowane. Teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam o naszych raczków w grudniu ciekawego karty zapowiadają. Energia, z jaką rak wchodzi w miesiąc grudzień. Karta śmierci. Duże zmiany, ale zaraz rozłożymy karty, już będę opowiadać. Co pomaga bądź przeszkadza? Karta słońca. Pięknie. Zobaczcie, jakie dwie przeciwstawne karty, tak? Zupełna taka ciemna, mroczna by się wydawało, z piękną, radosną, ale to akurat jest pozytywny akcent tej pary tutaj. Dobrze, Wasze działania w tym miesiącu, kochane raczki. Rycerz kielichów. Co odchodzi do przeszłości? Karta wisielca. No właśnie, jakiś zastój, ciągłe przekładanie, odkładanie jakichś pomysłów już jest za Wami. Bardzo fajnie, okres takiego zawieszenia. Super. O czym raczek będzie myślał w grudniu? Paść denarów. No, jakaś szkoła, kursy, nowa praca, nowe zajęcie, szlifowanie swoich umiejętności. Niektóre raczki będą myślały o dziecku. Połowa miesiąca. Pięć kielichów. Wasze nastawienie do całej sytuacji. Rydwan. No jakby nie było, rak chce tutaj osiągnąć sukces. Coś mi ta kamera znowu nie zoomuje. Czynniki zewnętrzne, czyli otoczenie, przyjaciele, dom, rodzina. Osiem mieczy. Wasze obawy lub nadzieje. Siedem denarów. I koniec miesiąca. Król Buław. Te czytania, dwa miecze, jakieś niezdecydowanie, ewentualnie blokada mentalna. Już patrzymy, kochani. Na pewno karta śmierci mówi o tym, że w życiu raczka, jego takim osobistym, bardzo osobistym, zachodzą jakieś zmiany, jakieś przemiany,
jakieś transformacje. Być może jakieś trudne historie kończą się i rak zaczyna zupełnie z innej karty start, tak? Zupełnie inaczej niż dotychczas. Zmieniony, odmieniony, przeobrażony. Staje się motylem, tak? Który teraz zaczyna jakby nowe życie, pamiętając jakieś przykre doświadczenia z przeszłości, ale te doświadczenia bardzo go wzbogaciły i tak dostroiły na inne troszeczkę, już bardziej takie poważne, dojrzalsze tory życiowe, tak? Kochani, śmierć. Karta końca i początka jednocześnie. Karta mówiąca o tym, że uwalniacie się od przeszłości. Coś musi się zakończyć, z czymś trzeba się pogodzić, ewentualnie przeobrażenie. Taka wielka dojrzałość. Więc niektóre raki będą robiły wielkie zmiany, ale nie tyle w swoim życiu, co w swojej osobowości, tak? Może coś zrozumiały, może zaczęły podejmować bardziej przemyślane, dojrzałe decyzje, ewentualnie zmieniają swoje otoczenie zawodowe czy życiowe. Przeobrażenie. Coś inaczej robimy. Powiemy sobie tę kartę. Karta śmierci. Sześć kielichów. I teraz tak, tak jak powiedziałam wcześniej, dla jednych raczków, tych pań, które chcą się zrealizować tutaj w macierzyństwie, no może będzie taka chęć podjęcia tego wyzwania, zrealizowania tych swoich marzeń, planów, tak jakbyście już dojrzały do tej decyzji, tak? Więc to może być jedna wersja. Natomiast druga wersja mówi o tym, że raczki zaczynają realizować jakieś swoje marzenia. Zaczynają coś realizować z przeszłości, o czym kiedyś bardzo, bardzo często myślały, zastanawiały się, być może planowały coś, tak, ale nie wyszło na ten moment. I teraz jest odpowiednia chwila, żeby być może wrócić do tematu. Szóstka kielichów mówi też o przyjaciołach, o znajomych z przeszłości, z dawnych lat. O osobach, które dobrze znacie. O sytuacjach, które dobrze znacie, tak? I to być może powoduje w Was to przeobrażenie. Być może wpływ przeszłości, być może wpływ przyjaciół, a być może właśnie to, że raczek dojrzał do macierzyństwa. O. Dlaczego mówię o tym macierzyństwie? Bo mamy tu kartę Słońca, tak? Kartę dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o inne sprawy, karta wiary w sukces, karta wielkiego optymizmu, chęci, takiego zapału, energii do stworzenia czegoś pięknego, tak? Mogą być to jakieś pomysły na siebie, na swoje życie, na swoje sprawy zawodowe. I Wy tak wierzycie w ten sukces, jesteście tak pozytywnie nastawione, tak ciepło, optymistycznie patrzycie na to swoją sytuację obecną, tak? Że myślę, że sukces macie zagwarantowany tutaj, tak? Jeżeli chodzi o pieniądze, o sprawy zawodowo-finansowe, to jakiekolwiek zmiany tutaj się teraz zachodzą w Waszym życiu, no to macie tutaj szansę naprawdę stworzenie czegoś pięknego. W negatywie ta karta może mówić troszeczkę o takiej beztrosce, o takiej troszeczkę naiwności dziecka, takim dziecięcym zaufaniu bezgranicznym, tak? W takiej niewinnej wierze w to, że faktycznie to się uda i musi się udać, tak? Ale myślę, że tutaj to jest aspekt jak najbardziej pozytywny. Ta karta Słońca Wam pomaga, nie przeszkadza, po prostu będziecie robić to, co kochacie,
Możecie na pewno polegać tutaj na swojej rodzinie. No i ogólnie takie radość, szczęście, jeszcze dodatkowo zyski, przypływy, jeżeli chodzi o pieniążki, o sprawy zawodowe, tak? I właśnie ta taka pozytywna energia, która daje Wam moc do tego, żeby działać i iść w kierunku swoich marzeń. Zobaczmy tę kartę Słońca, jeszcze to powiemy sobie. Słoneczko. Tak, i 8 buław. Szybko działać, iść z postępem, mieć nowe pomysły, tak? I zaangażować się w ten projekt tutaj, w ten proces Waszej przemiany. Bardzo fajnie. Jakieś nowe kontakty, znajomości. Jakieś ogłoszenia w internecie, jakieś nowe projekty, tak? Duża komunikacja, rozgłos, tak? Też z tym związany, więc może tutaj niektóre raczki też, no, wchodzą w etap zupełnej zmiany swojego życia, tak? Oczywiście na lepsze. I teraz tak, Wasze działania. Mamy tutaj rycerza kielichów. Rycerz kielichów jest to osoba bardzo wrażliwa. Wrażliwa na piękno, wrażliwa na emocje, uczucia. Ta osoba ma doskonały zmysł artystyczny, więc zwłaszcza te raki, które tutaj chcą się rozwijać zawodowo w dziedzinie właśnie związanej z tym takim pięknem, z tym właśnie zmysłem i poczuciem piękna, związanym z jakimś rękodziełem może artystycznym, gdzie trzeba po prostu wykazać się tą swoją pomysłowością, wrażliwością na piękno, to jak najbardziej. To są też dobre wiadomości. To jest wiara w to, że wszystko Wam się uda, że robicie coś z pasją, że robicie coś z sercem i bardzo podchodzicie właśnie do tego emocjonalnie, to znaczy przejmujecie się tym, jak to się uda, jak to wyjdzie, tak? Nie lekceważycie tych zmian w swoim życiu, tylko bardzo poważnie do tego podchodzicie i przejmujecie się, jak być może środowisko, jak być może ogół ludzi skupiony wokół Was to odbierze, tak? Bardzo Wam zależy na opinii. No i mówię, wszystko robicie z sercem, to przykładacie się do tego. I obojętnie, czy tutaj chodzi o sprawy zawodowe, czy o uczuciowe, czy właśnie niektóre panie chcą mieć dziusia, tak? Więc robicie to z takim pięknym uczuciem i z wiarą w to, że się uda, że wszystko będzie dobrze, bo inaczej być nie może, tak? I bardzo przeżywacie wewnętrznie to, bo rycerz jest osobą wrażliwą, ale jeżeli już coś robi to z pasją, z wdziękiem, z poczuciem właśnie takiej estetyki, wrażliwości i bardzo się przykłada i zależy mu na tym, żeby nikt nie poczuł się w jakiś sposób urażony albo powiedział, że było coś nie tak, więc tutaj też raczek się ze swoją opinią bardzo liczy. No i będzie sobą, tak? Będzie sobą, bo kielichy to jest woda, czyli Wasz żywioł, więc wszystko, co będziecie robić w grudniu, będzie otoczone miłością, wrażliwością, spełnieniem, będziecie podchodzić do ludzi bardzo tak pozytywnie, ludzie też będą Was odbierać bardzo tak, jakby to powiedzieć, życzliwie. No i myślę, że tutaj wszystkie Wasze plany powinny się udać. No jedynie te dwie karty mnie tutaj zasmucają. To piątka kielichów i ta ósemka mieczy, ale zaraz dopowiemy, zobaczymy, o co tutaj chodzi. Do przeszłości odchodzi wisielec, ale jeszcze dopowiem tutaj tego rycerza kielichów, bo to może być też zapowiedź uczuć jakichś. Albo tak jak mówię, no raczek będzie się realizował bardzo. No i mamy tutaj pazia buław, czyli jakieś pierwsze kroki. Czy to w dziedzinie pracy, czy w dziedzinie spotkań, tak, randek. Raczek podchodzi do tego bardzo, bardzo poważnie i z uczuciem, tak? Czyli no nie chcę tutaj ani nikogo skrzywdzić, ale też nie chcę być skrzywdzony. Taki romantyzm, taka wrażliwość, po prostu wrażliwość, empatia, tak? No i mamy tutaj pazia buław, więc to może być związane właśnie z dziećmi, może być związane z nową pracą, z nowym zajęciem, bo tutaj też mamy, no mówię, mamy dwoje dzieci pokazanych, tu trzecia karta,
Tutaj ta szósteczka kielichów, więc to też może być pod tym kątem, ale może być też praca. Tu mamy kartę, która mówi, że zaczynacie działać. Pierwsze kroki stawiacie w jakiejś dziedzinie życia, jakieś zmiany tutaj są, tak? Zmiany na lepsze, jak najbardziej. Więc pierwsze tutaj działania już są za Wami. Robicie to z pasją, z miłością, z taką wrażliwością. I w głowie też macie już pierwsze pieniążki, tak? Czyli nowa praca. Uczycie się może jakiegoś zawodu, może szlifujecie jakiś warsztat, może jakieś egzaminy, może jakieś dodatkowe szkolenia, albo po prostu nowe zajęcie Wam chodzi po głowie. Tutaj kobieta myśli o dziecku, tak? Więc to jest, no może nawet dla jednej pani, która mnie słucha, prawda? A będzie miła taka wiadomość. Ale skupmy się tutaj raczej na sprawach zawodowych. I ten wisielec odchodzi do przeszłości. Wydaje mi się, że Raczek długo nad czymś myślał. Coś planował, coś analizował. Być może były jakieś przeszkody, że nie mógł do tej pory zacząć działać w jakiejś dziedzinie. Jakieś przeszkody, ewentualnie przekładanie terminów. No jakiś zastój, coś powodowało, że ten Raczek musiał jeszcze poczekać. Nie mógł się realizować. Teraz sobie dopowiemy tutaj tą kartę. No właśnie, i chodzi tutaj o pracę. Czyli ciągle coś wypadało na drodze Raczka takiego, co powodowało, że nie mógł zrobić tych pierwszych kroków albo rozpocząć tej nowej pracy, tak? Może choroba, może jakieś inne problemy, jakieś przeszkody, ale ta praca no, nie mogła się tutaj, że tak powiem, dokonać. Praca albo jakieś szkolenie, jakieś egzaminy, jakieś kursy, tak? Teraz Raczek już o tym myśli. Chce działać i myśli o tym, żeby już wreszcie zrealizować się, no myśli też o jakichś pieniążkach, prawda, bo no, jak taki zastój, dłuższa przerwa była, no to tych pieniążków też może brakować. I król buław. No właśnie. Więc jeżeli praca, to naprawdę świetna praca. Raczek może tutaj piastować jakieś wyższe stanowisko, może zakładać swoją firmę, może pracować u jakiegoś zaradnego, sprytnego biznesmena z doświadczeniem. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o plany macierzyńskie, może być to plan planowanie dzidziusia z jakimś baranem, lwem bądź strzelcem, tak? Więc tak tutaj wygląda. No i tutaj ten król buław też na koniec się pojawia, więc no może tak tutaj być. Ale ogólnie chęć pracy, rozwoju osobistego, zawodowego, mówię, albo we własnej firmie, albo u boku jakiegoś pracodawcy, który ma wielkie doświadczenie, dużą, potężną firmę, jest znany na rynku i no, można u niego nieźle zarobić. I ta piątka kielichów. Zobaczmy. O co tutaj chodzi? Dlaczego ten Raczek taki jest zawiedziony, zasmucony w połowie miesiąca? Co takiego się wydarzy? Bo mamy kartę papieża. Karta papieża, nauczyciel, autorytet, doradca, lekarz. Więc tak, te raczki, które planowały tutaj rozpocząć swoją karierę zawodową, zmienić pracę i ruszyć już, że tak powiem, pełną parą, niestety może się odezwać jakaś niemiła wiadomość. Na przykład lekarz powie, że jeszcze nie może pani wrócić do pracy. Po tej dłuższej przerwie, gdzie wy tak już czekałyście, kochane, wszystko było zawieszone, naprawdę, już nie mogliście się doczekać, bo był ogromny zastój w pracy, bądź w nauce, tak, bo to też można podciągnąć, bo tu mamy mentora, nauczyciela, więc to też tak może być. Znowu jest przerwa, tak, no i wy jesteście takie zasmucone, bo nie możecie się realizować, bo znowu coś nie wypaliło, znowu coś trzeba przełożyć, tak, nie można ruszyć z tą realizacją. Bo trzeba się słuchać starszego i mądrzejszego. On tak zadecydował. Raczej wygląda mi tutaj na lekarza, że niektóre raczki, no niestety, znowu przez decyzję lekarza będą zawiedzione i nie będą mogły się realizować tutaj w swoich zamiarach. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o te sprawy związane z dzidziusiem, no też być może jakieś tutaj będą no niefajne informacje. Lekarz zadecyduje, ewentualnie partner może się nie zgodzi, jeżeli
No wiadomo, do tanga trzeba dwojka, więc tutaj same tutaj nie za bardzo możecie sobie coś skombinować. Może wy chcecie dzidziusia, a małżonek bądź małżonek, oczywiście, niech małżonka, małżonek niekoniecznie, więc mogą tutaj być jakieś takie rozchwiane, smutne sytuacje, jeżeli chodzi o to wasze samopoczucie emocjonalne. Ale raczej bym stawiała tutaj na lekarza, że lekarz tutaj powie, że no niestety jeszcze nie możecie wracać do pracy, bo coś trzeba jeszcze odczekać albo odleżeć, wyleczyć i no wasze tutaj plany niestety nie będą mogły się zrealizować. Wasze nastawienie, mamy tutaj kartę Rydwanu. Rydwan mówi o tym, że chcecie jednak prowadzić wszystko pod kontrolą, trzymać w swoich własnych rękach swój los. No właśnie, mamy tutaj kartę Piątki Buław. Tak jakbyście poprzez tą dwójkę mieczy same w sobie miały taki konflikt wewnętrzny, no, że nie wiecie, co robić, tak się szarpiecie same ze sobą, jesteście troszeczkę zdenerwowane, ale jednocześnie odważne i wytrwałe w tym, żeby no, kontynuować te wasze plany, zamierzenia, tak? Bo wy byście chciały tutaj szybko coś rozpocząć, jakiś projekt, bo wierzycie, że z tego może być jakiś sukces dla was, tak? To jest też wasza karta, bo Rydwan to jest rak, więc wy jesteście sobą i no, chcecie mieć wszystko poukładane jak w grafiku i te sprawy mieć pod kontrolą. No a denerwujecie się, że być może tutaj coś krzyżuje wasze plany. Otoczenie się nie wtrąca, nie wie, co ma myśleć na ten temat. Ewentualnie jest to osoba z otoczenia, która właśnie robi te problemy, tak? Która powoduje jakieś ograniczenia. Zobaczmy, co to jest 8 mieczy. Dwa kielichy. No właśnie, jakaś osoba ukochana, ewentualnie partner, więc myślę, że tutaj te panie, które planują dziedziusia, które myślą o dziecku, no ten pomysł nie za bardzo może się spodobać waszym partnerom. Natomiast, jeżeli chodzi tutaj o jakieś wstrzymywanie waszych projektów, które miały wnieść zmiany w waszym życiu, a o które wy walczycie, już nie możecie się doczekać ich realizacji, no partner wasz po prostu nie będzie miał zdania na ten temat. Nie chce się wtrącać, nie wie, co ma myśleć na ten temat, nie będzie się wypowiadał. Może się troszeczkę boi, tak? Zobaczmy tą siódemkę denarów. Siódemka denarów mówi właśnie o waszych obawach, że znowu trzeba będzie coś przełożyć w terminie, że trzeba będzie znowu poczekać cierpliwie. No i znowu na te pieniądze musicie czekać. One przyjdą, one będą, tylko no was już denerwuje to oczekiwanie, tak? I siódemka denarów. Jak już wiecie, jeżeli karty pokażą mi z drugiej talii to samo, co powiedziała pierwsza, to znaczy, że udzieliłam wyczerpującej odpowiedzi. Po prostu denerwuje was znowu to czekanie, że coś będziecie musiały odkładać, że znowu coś wypadło, że znowu coś próbuje wam uniemożliwić realizację tych swoich zamierzeń, tak? Bo jest zmiana znowu jakichś planów, coś trzeba przełożyć, odłożyć, że to nie jest jeszcze ten czas, że trzeba cierpliwie poczekać. No ale koniec miesiąca, mamy Króla Buław, więc to jest osoba, która konkretnie dopina wcześniej rozpoczęte jakieś projekty, jakieś zamiary, jakieś działania. Teraz dopina na ostatni guzik, kontynuuje je, doprowadza je do celu. Osoba, która jest doświadczona, która wie, co robi i która prężnie działa i jest osobą aktywną, bardzo taką tolerancyjną, przedsiębiorczą i zaradną. Więc myślę, że tutaj jakieś działania się udadzą wam. To jest też osoba spod znaku ognistego, baran, lew bądź strzelec, więc taka osoba tutaj na koniec miesiąca się pojawia. Zobaczmy. I trzy kielichy, więc wszystko jest po waszej myśli, kochani. Miesiąc kończycie fantastycznie. Uda wam się tutaj jakiś projekt doprowadzić do końca. Więc jednak mimo tutaj jakichś przeciwwskazań być może, bo
Bo może lekarz Wam powie, no wie Pani, lepiej by było, jakby Pani jeszcze z tydzień poleżała w łóżku, tak? A Wy nie, Wy już chcecie, bo Wy macie dosyć takiego ciągłego czekania i stawiacie na swoim, tak? Lekarz może ostrzegał, ale Wy jednak działacie. Ale mimo wszystko pięknie kończycie ten grudzień, bo wszelkie plany, jakieś zamierzenia, jakieś Wasze działania, czy to w pracy, czy tutaj w życiu prywatnym, uda Wam się pozytywnie zakończyć. Sukcesem dla siebie jak najbardziej. Będzie okazja do tego, żeby się bawić, żeby się cieszyć, żeby coś uczcić. Bo jakieś tutaj sprawy, nad którymi długo pracowaliście, skupialiście swoją uwagę, wreszcie zobaczą finisz, tak? I uda się je tutaj bardzo pozytywnie dla Was zakończyć. Ta dwójka mieczy, no właśnie niezdecydowanie albo takie związane ręce, że nie wiem, co mam robić, no co mam robić, że tak długo trzeba czekać, no tutaj bym chciała, a tutaj no być może jakieś tutaj sprawy albo małżeńskie, albo zdrowotne mnie ograniczają, tak? I nie pozwalają mi realizować się w tym projekcie, który chcę realizować, tak? To może też chodzić o jakieś romanse, jakieś nowe związki. Niektóre pary być może chciały zalegalizować tutaj związek, no coś się nie uda, bo może termin wesela trzeba przełożyć, tak? Też może być taka sytuacja, bo transformacja, karta śmierci, coś się zmienia w Waszym życiu. Czyli wiadomo, jeżeli raczek był panienką, kawalerem, no to karta śmierci jest transformacja, wchodzi w związek małżeński, zupełnie nowy etap w Waszym życiu się rozpoczyna, coś kończycie, co do tej pory trwało, a teraz wchodzicie jakby na inny poziom, tak? Natomiast jeżeli pojawia się dziecko, tak samo, no do tej pory byłyście osobami samotnymi, inaczej mogłyście sobie planować to życie, teraz pojawia się, jest szansa pojawienia się nowego członka rodziny, więc już zupełnie życie się do góry nogami przedstawia, wchodzicie w nowy etap. Tak samo jeżeli chodzi o pracę, tak? O jakąś nową firmę. Jeżeli skończyłyście jakieś kursy, jakieś szkolenia, studia, egzaminy, no to też już jesteście innymi osobami, bardziej bogatymi o to doświadczenie, o tą wiedzę i możecie rozpoczynać nową karierę zawodową, więc stąd te zmiany, tak? Nie bójcie się, broń Boże, tej karty śmierci, nie kojarzcie jej ze zgonem czy tam z jakimiś tragicznymi wypadkami. Absolutnie tutaj nie chodzi o to w tej karcie. To jest karta po prostu przemiany, że Wasze życie, które do tej pory wyglądało tak i tak, teraz się zmienia, teraz się przeobraża i zupełnie inaczej będzie wyglądać niż dotychczas. A przed Wami właśnie jakieś decyzje, ewentualnie takie zastanawianie się, co ja mam zrobić? Może blokada? Może już macie dosyć tej sytuacji i nie chcecie na ten temat myśleć? Pod spodem mamy ósemkę buław, może chodzi tutaj o to, że może na przykład w pracy miałyście umówionych klientów czy jakichś kontrahentów i teraz nie wiecie, co macie im powiedzieć, bo znowu trzeba przełożyć jakiś termin, znowu trzeba odłożyć wizytę na inny czas, tak? I tutaj ta komunikacja znowu szkuleje, a Wy byście bardzo chciały, no bo Wy jesteście serdeczne, osoby takie bardzo poważnie podchodzące do tego, co robią, tak? Z wielką nadzieją i sukcesem i takim optymizmem, a tutaj coś takiego wyskakuje. No i Wam już jest nawet głupio odwoływać tych ludzi, coś przekładać, tak? To może być też związane coś ze ślubem. Też może być taka sytuacja. No już dobierzecie raczki tutaj do siebie. Piszcie w komentarzach, jak wygląda u Was ta sytuacja. I najważniejsze, że bardzo pozytywnie się kończy miesiąc, tak? Że taką, z takim zadowoleniem i szczęściem dla Was. To jest najważniejsze. W połowie miesiąca, no niestety. Może tutaj będziecie planować jakąś wizytę u lekarza, żeby już Wam dał zaświadczenie, że jest wszystko ok, a znowu trzeba będzie poczekać, bo wizytę trzeba umówić na inny termin. No nie mam pojęcia, o co chodzi. Myślę, że Wy już wiecie, ale jedynie Was proszę, żebyście nie brały wszystkiego tak do siebie i nie przeżywały tego emocjonalnie, bo raczej to lubi też się popłakać i właśnie tak mieć taki humor wisielczy, jak tam coś się nie uda, jak on myśli, bardzo to przeżywa, co ludzie powiedzą, jak to będzie wyglądało, więc tak no, ja wiem, że Wy do wszystkiego z sercem podchodzicie i z takim właśnie uczuciem, ale no
próbujcie się powstrzymać, tak, w tym miesiącu. No i cierpliwie czekajcie, a i tak wasze będzie na wierzchu, bo fantastycznie kończycie tutaj ten miesiąc. No dobrze, moi kochani, zobaczmy, jaka jest rada dla naszych zodiakalnych raczków na miesiąc grudzień. Dwie buławy. No właśnie, zdecyduj się wreszcie, raczku, którą drogą chcesz podążać. Może to być też planowanie przyszłości, tak? Być może u boku partnera. Związek, uczucie, partnerstwo, więc tutaj no musicie się zdecydować, bo jesteście tak jakby na rozdrożu. I na razie jest bierna postawa. Stoicie, nie działacie, tak? Tylko się zastanawiacie, co dalej, no ale jak możecie planować, jak być może część waszych planów nie jest zależna od was, tylko od jakiegoś lekarza albo jakiegoś nauczyciela, egzaminatora, pracodawcy albo męża, tak? No właśnie. A na co macie uważać, kochane raczki? Na co macie uważać? Karta sprawiedliwości. Karta sprawiedliwości, karta mówiąca o uczciwości, o takiej lojalności, o byciu po prostu fair play w stosunku do innych. To są też sądy, sprawy urzędowe, to jest zodiakalna waga, więc tutaj być może na to musicie uważać, na jakąś osobę. Ale pamiętajcie, żeby we wszystkim zachować równowagę, tak? I żeby nie naginać czegoś, no... Jeżeli faktycznie musicie poczekać, to poczekajcie. Nie róbcie nic ponadto, tak? Żeby nie na siłę. Bo później to może, że tak powiem, wrócić w jakiś sposób. Więc karta takiej równowagi, żebyście tutaj zachowały równowagę i mądrość w tym wszystkim, co tutaj się dzieje. No i jakieś właśnie sprawy tutaj urzędowe, tak? Trzeba zwrócić na to uwagę. No ci z was, którzy planują tutaj jakieś śluby, jakieś spotkania, legalizacje swoich związków, no to być może coś w dokumentach tutaj trzeba będzie sprawdzić, tak? Albo na jakiś papierek poczekać i dlatego znowu te terminy się przekładają, tak? No dobrze, kochani, to by było na tyle. Zobaczmy teraz, co aniołki radzą. Co aniołki radzą? Jakie jest przesłanie od aniołów dla moich sympatycznych, pięknych raczków? Już patrzymy, kochani. Szczęście w nieszczęściu. No właśnie, to mi się wydaje, że to tak jest, bo to ta karta szczęścia i tutaj te trudności, jakieś ograniczenia, tak? Oj, tak jasno, nie wiem, czy tutaj nam to zoomuje. Oj, chyba nie. Tak muszę przeczytać. To, co wydaje się być problemem, w rzeczywistości jest częścią odpowiedzi na Twoje modlitwy. Zrozumiesz przyczyny swojej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. Ufaj w moc niebiańskiej ochrony i nieskończoną mądrość, a Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. No właśnie, być może trzeba komuś tutaj dać zadecydować, albo najbardziej pasuje mi tutaj taka informacja, że trzeba po prostu poczekać na jakiś papierek z urzędu, tak? I dlatego jest ciągłe odwlekanie tej sprawy, tak? Przekładanie terminów i realizacji tych waszych tutaj planów i zamierzeń. I zobaczmy jeszcze klucze. Taka jedna myśl od aniołków. No chodź, chodź, chodź. No, wyzumujesz, kochana moja, jest. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. No, to taka mała myśl dla was. Moi kochani, życzę wam wspaniałego grudnia, zdrowych, spokojnych świąt. Jeszcze osobno będę wam nagrywać życzenia, ale już tak ogólnie, żeby ten miesiąc był wspaniały. Żebyście go spędzili w ciepłej, domowej atmosferze, wśród przyjaciół, rodziny, znajomych, osób, które kochacie, lubicie, z którymi czujecie się dobrze, szczęśliwe. Wszystkiego dobrego, dużo miłości, radości, cierpliwości przede wszystkim, jeżeli coś nie szykuje się na czas, ale będzie, przyjdzie, wcześniej czy później, ale przyjdzie, więc tutaj się nie martwcie.
No i starajcie się rozwiązywać jakieś swoje problemy, tak? Na spokojnie, z głową. Przypominam, czytanie ogólne, więc nie stresujcie się, jeżeli nie pasuje do Was. Sprawdźcie sobie znaki ascendentalne, księżycowe bądź Wenus. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Wierzę, że jest łapka w górę, że jest subskrypcja, kliknięta obok dzwoneczek, żebyście mieli na bieżąco informacje, jakie filmy wrzucam na kanał. I cóż, kochani, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy i do usłyszenia.